teraz Shan po chińsku to jest góra. Więc użycie sformułowania góra, hua, Shan oznacza góra, hua, góra. Kompletnie bez sensu. Ale się albo, rymuje. Słucham? Albo góra hua, albo hua, Shan. Nie ma góra, hua, Shan. Zatem macie tulipanową koronę. Najwyższy wierzchołek tej góry to jest wierzchołek południowy, który znajduje się tutaj. 2160 bodajże metrów. To nie podpisali. 2060, załóżmy. Najwyższy wierzchołek, 2160. Najniższy wierzchołek, panie, żeby pójść troszkę dłuższą, do 600 stopni, na północny wierzchołek. Skąd zobaczcie cudowną panoramę wszystkiego w tą stronę. Teraz, to się nie da wejść. Słuchajcie, da się wejść. Ja miałem okazję tam wejść, natomiast jest to praktycznie dwudniowa impreza. Co to stopni? Już wam tłumaczę. Chwileczkę. Stąd w ramach księża na księżyc. Co to powiedział? Zjednoczona przyda twarzy wrogotwisa. Te hasła wypisywali. Dobry czas. Studenci do książę. Literaci do piórka. Oni pisali co chcieli. A my do wolnego co tak nie chcieli. Już po wszystkim. To ja schodzę. Ty schodzisz? Nie, zaraz tu zajmiemy. Idziemy tutaj dalej. Zobaczymy. A dla normalnych ludzi? Idziemy. To mało. Mam moment. Idę tylko. Aha, nie, gdzie idziesz? Teraz docisnęło. Tak, docisnęło.
samo się zamknie. Ale widoczność coraz gorsza, także jeszcze zdążyliśmy. No ale wejść po tych schodach, to wam powiem hardcore. Tutaj z samego dołu. No, myślę, że to trochę trzeba potrenować. Tak od biurka to chyba nie da rady. Od biurka nie było. Nie, nie, ja mówię tak od biurka. A dobrze, że nie, żeście razem nie jechały ze Zosią. Zobaczcie teraz, jaka jest różnica poziomów. No tak, tak, to widać. No. Nie?